Pulp Fiction. Jak to powinno się skończyć? Musisz wstrzyknąć jej adrenalinę prosto w serce. Ma ten mostek, więc będziesz musiał się przebić. Musisz wbić igłę, jakby ziom dźgał. Okej, no to jazda. Raz. Dwa. Trzy. Coś ty zrobił! Zupełnie nie o to chodziło! Dźgnąłem panią Wallace w twarz. Alem się naćpał. Złoty zegarek. Już czas, Butch. Musisz się spakować przed opuszczeniem kraju. Czy powinienem spakować zegarek sam, czy powinienem zostawić to mojej sfiksowanej dziewczynie, kiedy wyrzucą mnie z walki bokserskiej? Chcę zjeść naleśniki z jagodami i wyhodować sobie sadełko. Gdyby o tym zapomniała, to strach pomyśleć, co by się stało. Spakuję go sam. A właściwie... kontynuuję rodzinną tradycję. Kłopot z Bonnie. I poznasz, że imię me Pan, gdy wyrwę na tobie swoją zemstę. Gincie! Ja żyję. Marvin żyje. Zabieram tą świecącą teczkę do lombardu. Dyńka i słodki króliczek. Nikt nie napada na restaurację. W takim miejscu nikt nie będzie zgrywał bohatera. Jestem gotowa. Zróbmy to tu i teraz. Jak ostatnio? Kocham cię, Dyńko. Kocham cię, króliczku. Wszyscy spokój, to jest napad. Cześć. No i masz bohaterów. Czytał bukcerzyk.pl. Wiesz, jak mówią na subskrybowanie w Paryżu? No jak? Subskrybuj z serem. Subskrybuj z serem. To jakoś nie pasuje. A jak jest łapka w górę? Łapka w górę to łapka w górę, ale mówią le łapka w górę. Le łapka w górę? Chyba zmyślasz. Dzięki za oglądanie.